Witam Was serdecznie. Dzisiaj nadaję ze swojego domowego studia i pierwszy raz vlog jest w pozycji stojącej, z czego się cieszę. Cały czas rozwijam jakość mojego studia i nad nim pracuję, tak żeby nagrania były jak najbardziej profesjonalne, a jednocześnie, żeby też stwarzały wrażenie vlogu. Czyli amatorskie zawodostwo jak dotychczas. Dzisiejszy vlog chciałbym zadedykować mojej koleżance, serdecznej koleżance od serca Anecie, z którą znam się już od ponad 10 lat i to jest jedna z najjaśniejszych postaci w moim życiu. Nagrywam ten vlog i nadaję ze swojego tego studia, jak mówiłem wcześniej, po to, żeby ją zmotywować. Słuchajcie, Aneta przechodzi w swoim życiu niesamowite zmiany i to jest kobieta, której historia zainspirowałaby wiele osób. Ta dziewczyna miała już za sobą wiele wzlotów i upadków. Wiele razy się podniosła z trudnych sytuacji i wyszła na prostą i dziewczyna jest naprawdę godna podziwu. W tej chwili ona ma taką sytuację, że po ponad 10 latach zrezygnowała ze swojej podstawowej pracy po to, żeby przenieść się do Szwajcarii, żeby podjąć kolejne wyzwanie. Była do tej pory świetnym inżynierem, była świetnym menedżerem, jeżeli chodzi o podejście do ludzi. Ja nie widziałem tak serdecznego i tak wspaniałego podejścia do ludzi, jakie ona miała. Naprawdę z każdym potrafiła rozmawiać, jest przepełniona empatią i każdy, kto z Anetą miał do czynienia, uwielbia ją. Oczywiście Aneta jest też kobietą jak każda, mającą trudne etapy, trudne okresy, kiedy też ma dołki, ale każdej zmianie towarzyszą, wahania towarzyszą dołki. I dzisiaj nadaję po to, żeby natknąć ją otuchą i moją energią, żeby dać jej to wsparcie. Za każdym razem, kiedy będziesz się czuła, że jest w tym dołku, żeby mogła z niego wyjść i wyjść na prostą. Pamiętaj, Aneta, wielcy ludzie wielokrotnie byli w takich sytuacjach, że mieli bardzo trudne zadanie, dlatego że nikt wcześniej tego nie robił. Ty jesteś wielką osobą. Twoje życie jest twoją własnością i ty przejęłaś to życie w swoje ręce. Podziwiam cię bardzo, Aneta, i z tego miejsca zapewne też wiele osób chciało cię pozdrowić, ale ja cię bardzo pozdrawiam i życzę ci wszystkiego jak najlepszego na swojej drodze. Chciałbym, żeby tam, gdzie się przenosisz, żeby ci było dobrze, żebyś poznała i zyskała wielu zwolenników swoich, wielu przyjaciół, żebyś otoczona była ludźmi, z którymi czujesz się dobrze, żebyś spędzała swoje życie tak, jak ty sobie wymarzyłaś. I pamiętaj, w życiu nie jest tak, chyba że na to pozwolimy, że nie możemy czegoś zmienić w danej chwili. Zawsze możemy coś zmienić. Jeżeli ci będzie źle, zawsze możesz iść w inną stronę, rozwinąć się jeszcze bardziej. Być może to miejsce, do którego zmierzasz teraz, jest tylko trampoliną i odbijesz jeszcze wyżej. Kto wie, ale jak nie spróbujesz, nie będziesz wiedziała, dziewczyno. Dlatego próbuj. Ja po pierwszym maratonie wiedziałem, że to jest to i że w życiu mogę zrobić wiele i osiągnąć. Też nie mając specjalnych podstaw, prawda, bo jestem tak samo słaby jak każdy z ludzi, a tak samo mocny jak każdy z ludzi. Mam ten sam potencjał. Z tobą jest właśnie podobnie. Dlatego trzymam za ciebie mocno kciuki i latem przyjeżdżamy do ciebie koniecznie. Odwiedzamy cię, Aneta. Przygotuj tam dla nas miejsce, dlatego że nie odpuścimy i przyjedziemy cię odwiedzić. Na dzisiaj tyle. Trzymaj się, dziewczyno, i wszystkiego dobrego. Pozdrowienia. Cześć.